Witam Was, kochani, w kolejnym wejściu na żywo. Jest to wynikiem Waszych wielu wiadomości, które otrzymuję, za które chciałem podziękować. W ogóle te podziękowania na wstępie każdego z moich odcinków skierowane dla Was będą już taką tradycją, bo otrzymuję naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wiadomości, z których większość jest niesłychanie motywująca, pokrzepiająca, uskrzydlająca. Jest też dużo, dużo pytań, wątpliwości, no. Dziękuję za to, że obdarzacie mnie takim zaufaniem zawsze. Staram się odpisywać najlepiej, jak umiem, przy czym za każdym razem zaznaczam, że to jest tylko mój punkt widzenia, moje poznanie. Nie chciałbym komukolwiek go narzucać, ażeby przyjmował je on jako swoje, jako swój światopogląd obierał. To, co mówię, jest wynikiem przejścia przeze mnie pewnej drogi, którą przeszedłem sam. Jest to moja osobista droga. Być może niektórzy mają bardzo, bardzo podobną drogę. Dziękuję też za wiadomości krytyczne, których nie ma dużo, tym niemniej przyjmuję wszystkie do wiadomości, wszystkie czytam. Zresztą jak widzicie, nawet żadnych komentarzy nie usuwam, akurat nie mam z tym problemu, bo one mnie w żaden sposób nie dotykają, nie trafiają na rezonans. Mówię o tych komentarzach takich właśnie, no niektórych nawet można by powiedzieć chamskich, natomiast uważam, że ktoś sobie sam wystawia świadectwo, także ja nie biorę nawet udziału w żadnych potyczkach, tym niemniej zostawiam to po prostu. W związku z Waszymi wiadomościami i licznymi prośbami właśnie, ażeby nagrywać jakieś krótkie odcinki, nie tylko te sesje, które są, no może nie tyle męczące, chociaż bardzo, bardzo długie na pewno i wiem, że nie każdy sobie może pozwolić na oglądanie, jeśli co nie półtorej godziny przed materiałem, którego treść jest do końca nieznana i nieprzewidywalna z góry, postanowiłem dzisiaj nagrać audycję na temat rozwoju duchowego na Ziemi, inaczej tego ująć nie idzie. Aczkolwiek można by też powiedzieć inaczej na temat istnienia w dualizmie bądź w ciele o ograniczonej percepcji, takie jakie posiadamy teraz, chociaż ta ograniczona percepcja też jest w pewnym sensie tylko pozorna i jest to kwestia specyficznych, że tak powiem, parametrów czy funkcji umysłu, do których został tutaj przygotowany przez wychowanie i tak dalej. Będzie to kwintesencja rozmów z wieloma istotami, co najmniej z kilkoma, dlatego niektóre rzeczy mogą się delikatnie jakby ze sobą kłócić, czy wydawać się, że sobie zaprzeczają, ale na głębszym poziomie to będzie bardzo spójne, koherentne i mam nadzieję, że wielu z Was, może jeżeli mnie poszerzy, to na pewno wzbogaci w jakiś tam sposób. Ciekawą rzeczą jest fakt, że pewna z istot zwróciła mi uwagę na następującą rzecz. Powiedziała, słuchaj, to nie telepatia, jakieś tam telekineza, jasnowidzenie i tak dalej jest rozwojem duchowym na Ziemi. Rozwojem duchowym na Ziemi jest samo życie, sam fakt istnienia. Tak naprawdę taki chłop, który wypasa gdzieś tam bydło na hali, przykładowo powiedzmy, że jest to baca, który siedzi całymi dniami na kamieniu, obserwuje otaczającą przyrodę, kontempluje zasadę jej działania, być może świadomie lub nieświadomie ma kontakt z jakimiś istotami z natury. Taki człowiek prosty, który jest niewykształcony tutaj, być może skończył przykładowo podstawówkę. No dzisiaj już takich ludzi jest mało, bardziej to już pokolenie moich dziadków, które odeszło. Natomiast czy taki człowiek jest nierozwinięty w stosunku, na przykład porównując go do kogoś, kto oczytał się literatury duchowej, jakiejś tam okultystycznej, nie daj Boże, tej ciemniejszej, bądź też jaśniejszej, bądź czegokolwiek innego. I czy ten baca jest mniej rozwinięty duchowo od tej drugiej osoby? Często się spotykam z takimi porównaniami, które moim zdaniem są bardzo krzywdzące i osobiście nieco się nimi brzydzę. Też mówię znowu osobiście, bo to jest moje wewnętrzne odczucie i nastawienie. Spotykam się z sytuacjami właśnie wyśmiewania się z osób o przyblokowanej percepcji, czy ogólnie, no, powstają pewnego rodzaju tendencje, gdzie napuszcza się na siebie nawzajem ludzi znowu typu wegetarian i mięsożerców, czy mięsożerców i odżywiających się ludzi praną i tak dalej. I ta istota mi zwróciła uwagę właśnie na fakt, że samo życie jest rozwojem. Tak naprawdę rozwojem jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, która przychodzi, czy powinna przychodzić przy każdym naszym działaniu. Ta odpowiedzialność wynika z głębszego zrozumienia
funkcjonowania tej rzeczywistości, a mianowicie każde działanie w naszej rzeczywistości przynosi nam prędzej czy później, bo z tym opóźnieniem bądź przyspieszeniem czasowym tych rezultatów też bywa różnie, przynosi nam pewną informację zwrotną, którą na niższym poziomie takiej świadomości możemy odebrać jako nagrodę, jako karę. Generalnie chodzi o to, aby nie powtarzać i nie powielać tych samych błędów, niezależnie czy to naszych, czy błędów, które w naszym rodzie, czy w rodzinie były, czy błędów wynikających z jakichś stereotypów społecznych, społeczności, w której funkcjonujemy na dany moment. I to jest z punktu widzenia tej istoty, z czym ja się bardzo, bardzo zgadzam, właśnie rozwój duchowy, czyli uczenie się tej materii, jak ona działa i na podstawie informacji zwrotnych, które do nas wracają, wyciąganie odpowiednich wniosków. Bardzo często te wnioski, oczywiście i owa odpowiedzialność jest połączona, czy właściwie jest w sposób nie do uniknięcia połączona z pewnego rodzaju wyższą etyką i moralnością, można powiedzieć. Także no jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe przeżycie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w dualizmie. Bardzo wiele powiedziano też na temat tego tak zwanego cienia, który posiadamy. Ja no się na ten temat nie będę wypowiadał, bo wymaga to z mojej strony głębszych badań. Dla jednych jest on sumą naszych wszelkich działań i tak jakby przede wszystkim tą ich częścią, która nie została zrozumiana, nie została nigdy przepracowana i ona w pewien sposób nas znowu w cudzysłowie, teraz powiem oczywiście, nęka, dając do zrozumienia, co jeszcze mnie wymaga uzdrowienia. Dla innych jest to właśnie podświadomość, pamięć duszy, a dla jeszcze innych zupełnie sztuczna instalacja, przypięta do nas wręcz, wszczepiona, która nie jest naturalna dla naszej istoty. Z każdą z tych teorii można by się po części zgodzić i wymienić jeszcze więcej. Tym niemniej, jak mówię, jest to materiał na pewno na inną i to bardzo rozległą czasową audycję. Natomiast czym jest dualizm, można by zapytać, bo ogólnie się mówi, że jest dobrem i złem i walką z tych dwóch czynników, między tymi dwiema siłami, tak, mamy w tym symbolu yin yang, który już liczy sobie zapewne z parę tysięcy lat. Można by teraz odejść od tego stereotypowego tłumaczenia, które jest dość takie górnolotne i szczerze mówiąc mocno uproszczone, i można by się ośmielić stwierdzić, że tutaj w warunkach ziemskich dualizm jest pewnego rodzaju też zmaganiem się potencjałów takich jak dostatek i niedostatek, świadomość i brak świadomości, no być może zdrowie i brak zdrowia, pełnia wszystkiego, właśnie taka pełnia obfitości, niedostatek, no to już mówiłem. I można by tutaj wymieniać i wymieniać i wymieniać. Z kolei inna istota przedstawiła mi fakt rozwoju duchowego na Ziemi w następujący sposób. Zobaczyłem symbol podobny do wspomnianego yin-yangu, z tym, że ten okrąg w środku był wypełniony tym samym kolorem, a jakieś tam ciemne, to było szare czy czarne. Był przedzielony pionowo na pół i na każdej z tych połówek tego okręgu, w każdym z tych półokręgów był znak zapytania. No i tam dochodziło do jakichś interakcji między tymi półokręgami. Jeden się tam z drugim wzajemnie przepychał, troszeczkę się powiększał, następnie zmniejszał. I owa istota, właściwie głos, bo z tego co pamiętam, to jej nie widziałem, powiedziała mi, że nie jestem żadnym z tych biegunów, żadną z tych biegunowości, które ze sobą się ścierają i nawzajem się doświadczają, poznają, wymieniają informacjami. Jak zwał, tak zwał. Ale jestem czystym poznaniem, jestem czystym procesem poznania, które tak jakby obserwuje to, co się dzieje, ale jest poza tym. Jestem czystą obserwacją, nawet nie czystym obserwatorem, a samym czystym procesem, czyli zwróciło mi to uwagę na dużo wyższy aspekt mojego jestestwa, na pewnego rodzaju jakąś czystą świadomość czy uniwersalną inteligencję, która dalece wykracza poza to zmaganie się i przepychanie. To też było bardzo, bardzo ciekawe. I dualizm też można nazwać zmaganiem się niewiedzy z wiedzą.
Jest tego bardzo, 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 bardzo dużo. Zmaganiem się, pewnego rodzaju poznania, z brakiem poznania, zmaganiem się ograniczoności z nieskończonością. I celowo przytoczyłem ten przykład, ażeby móc sprawnie przejść do kolejnej tezy na temat rozwoju duchowego, która została przez jeszcze inną istotę, tym razem bardzo dokładnie zobrazowana, aniżeli przedstawiona werbalnie. I otóż pokazano mi, jak istota tutaj schodząc na ziemię ogranicza siebie, okraja się ze swoich właściwości, zdolności, umiejętności, także ze swojej wiedzy, ze swojej mocy, z tego wszystkiego, co w pewnym sensie nieskończone, przekształca się w to, co mocno ograniczone. I zostało to pokazane w taki sposób, że sama sobie zawiązuje taką opaskę tutaj na oczach. Następnie bierze na ręce taki olbrzymi kosz, który trzyma przed sobą. W tym koszu były wszelkie jej atrybuty, można by powiedzieć talenty z punktu widzenia ziemskiego. Talenty, umiejętności, pewnego rodzaju wiedza czy dziedziny wiedzy. Było tego naprawdę dużo. Taka wielka kopa w tym koszu była. I mając już tę chustę na oczach, czyli nic nie widząc, przechyla ten kosz i wszystko to się z niego wysypuje. Ja już tam nie pamiętam dokładnie, czy to były jakieś tam kule czy sześcianiki. Jakkolwiek te talenty w jakiś tam sposób takich przestrzennych brył zostały przedstawione. One się rozsypały dookoła niej. I odłożyła ten kosz i zaczęła sobie chodzić po tej przestrzeni, w której się te talenty wysypały. No, one się bardzo różnie rozsypywały. Czasem były duże odstępy między nimi, czasem były gęste. Gęsto rozsiane, bardzo blisko siebie po prostu położone. I ona chodząc tymi zamkniętymi oczyma, potykała się o nie, bądź też nie, jeżeli były dalej rozłożone, no to chodziła tak jak po omacku, nie natrafiając na nic, ale prędzej czy później na coś natrafiała. I natrafiając na taki talent, brała go do dłoni. Miała, tak jak już wspomniałem, zablokowane poznanie wzrokowe, które oczywiście ta chusta i to poznanie wzrokowe przyblokowane symbolizuje szerszą jakby taką percepcję, która jest przyblokowana nie tylko o zmysł wzroku, tylko ogólnie o nasze zdolności pozazmysłowe. I ona brała do rąk ów talent, dotykała go, sprawdzała jego formę, jego kształt, być może także jego ciężar i w pewnym sensie zastanawiała się, co to jest. Sama musiała rozpoznać, co to tak naprawdę jest. Nie mówiąc już, że często jakby nie miała świadomości, że to w ogóle jest jej, że sama to rozsypała. I w ciągu takiego życia tutaj, w ciągu jednego wcielenia, zdarzało się tak, że znalazła jeden czy dwa elementy lub znalazła ich 90%. I właśnie wedle istoty, która mi taką wizję pokazała, to było rozwojem duchowym na ziemi. Czyli można innym słowem powiedzieć, innymi słowy powiedzieć, że było to pewnego rodzaju poznawaniem w ograniczoności temu właśnie, przynajmniej na tym poziomie służy dualizm, można powiedzieć, bo z pewnych dużo, dużo wyższych punktów widzenia to możemy powiedzieć, że dualizm, czy ogólnie egzystencja fizyczna, nie ma sensu, chociaż warto tutaj zdać sobie sprawę z tego, że w procesie stwarzania wszechświata, który się wydaje nieustannie tworzyć jakby niższe poziomy i coraz bardziej się zagęszczać, tak jak gdyby, tworząc takie światy jak na przykład nasz, znowu abstrahując od tego, czy to tworzenie jest przekierowane, czy jest to czysta energia stwórcy, czy są jakieś matryce nałożone i tak dalej, i tak dalej, to jednak wydaje się to mieć sens o tyle, że tym wyższym hierarchiom duchowym, wyższym mam na myśli, czyli niewcielającym się lub bardziej zbiorowym świadomością, jakby ten świat tutaj materii, w którym żyjemy, wydaje się pewnego rodzaju abstrakcją, bo
doświadczenia, które tutaj mają miejsce, tak naprawdę nie są ich doświadczeniami, one je tylko mogą w pewnym sensie sczytywać ze zbiorowego pola informacji na podstawie po prostu przeżyć istot, które tutaj doświadczają. A mówiąc prościej, to dla takiej istoty, która nigdy się nie wcielała, wielką tajemnicą i takim duchowym domysłem jest na przykład, nie wiem, smak czereśni, ciepło słońca na twarzy, ukłucie się igłą, cokolwiek innego. I dlatego też wydaje się, że z tego punktu widzenia ta cała rzeczywistość ma tutaj sens. Ma ona po prostu dawać doświadczenia, a innymi słowy nieść ze sobą informacje. Naturalnie jest też tak, że powstało tutaj wiele takich potrzebek tej rzeczywistości, czy warstw nawet międzywymiarowych, które mogą być miejscami zawieszenia, cierpienia, braku energii, bądź jest też zjawisko pasożytnictwa energetycznego, które jest bardzo popularne nie tylko pośród ludzi nieświadomych tego, ale przede wszystkim pośród całej masy istot, które gdzieś tu w przestrzeni się utrzymują. Ta przestrzeń nie jest ich naturalnym domem, ale z jakiegoś punktu widzenia uparły się tutaj, bo mają suto zastawione stoły energetyczne, więc żeby mogły tu im w ogóle funkcjonować, to muszą się żywić tym, co wygenerujemy lub do czego zastymulują nas, ażebyśmy wygenerowali. To też jest jeszcze temat na zupełnie inną audycję. Myślę, że może będę teraz kończył na ten moment, bo widzicie, to jest tak, że jak człowiek zacznie o czymś mówić, to tyle wątków pobocznych się nasuwa, przy czym tak naprawdę one nie są poboczne, bo wypada powiedzieć, że one są absolutnie równorzędne, bo to wszystko jest jak taka siatka pełna oczek, pełna takich punktów węzłowych i wydaje się ona w swojej rozciągłości nie mieć w ogóle końca, także nie wiem, o czym będzie kolejna audycja. Jestem bardzo mile zaskoczony, że tematy naszych tutaj pradawnych losów, można powiedzieć słowiańskich w pewnym sensie, cieszą się taką oglądalnością, takim cudzysłowie wzięciem. No jeżeli uda mi się coś w tych tematach dowiedzieć, to bardzo chętnie się tym z Wami podzielę. Ja chciałem właśnie tutaj jeszcze raz powtórzyć, nie jestem znawcą tych tematów, nic na te wyżej wymienione tutaj dziedziny wiedzy nie czytałem specjalnie, poza obejrzeniem paru tam filmików. Także podziwiam ludzi, którzy szukają wiedzy w różnych kronikach lub mają swoje własne wizje, badają to i publikują. W pewnym sensie fakt nieoczytania dla mnie też jest korzystny, ponieważ pozwala mi eliminować ryzyko ewentualnej sugestii w moim umyśle, co też dla mnie jest bardzo ważne, bo ja muszę ze swojej pracy być wewnętrznie bardzo, bardzo zadowolony, że zrobiłem to najlepiej, najczęściej jak się dało na dany moment. Wtedy to jakby sam przed sobą w pewnym sensie mogę za to ręczyć i na tej podstawie dalej się z Wami tym dzielić. Także to tyle. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, aby Wasze wewnętrzne procesy i przemiany, które w Was zachodzą, przyciągały nieskończoną obfitość i nieograniczone zrozumienie i poznanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.